Ostatni raz widok. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Wracającym do domu, jest godzina 8:40 jakoś. My już jesteśmy spakowani, auto zapakowane. Pościel rozebrana, bo prosili tutaj właśnie, żeby pościel ściągnąć. A teraz Andrzej poszedł i odkurza. Ja miałam to zrobić, ale po prostu znowu dostałam takie gorączki rano, że od czwartej jakoś nie śpię, także wszystko nam popakowałam do końca, słuchajcie, wszystko wyniosłam pod auto, bo samochód pakuje zawsze Andrzej, bo ja jak spakuję, to nigdy się nic nie zmieści, także Andrzej powiedział mi, że nie ma opcji, żebym chora jeszcze odkurzała, bo i tak dużo zrobiłam, także on odkurza. Zobaczcie ten widok tam, Boże. Także mamy jeszcze godzinę do wymeldowania się, także zjemy jeszcze śniadanko chyba, bo też musimy wykończyć różne rzeczy, które kupiliśmy, ale chcieliśmy po prostu, wiecie, mieć już spakowany samochód, wyczyszczony domek i wtedy na spokojnie można sobie coś przekąsić i pożegnamy się ze wszystkimi i jedziemy na plażę, żeby Buster się wybiegał, no i też żeby zakosztował ostatniego dnia trochę plaży. Szkoda by było pojechać do domu bez spacerku na właśnie tam, także jestem mega głodna, nie wiem po prostu, co się ze mną dzieje. Zazwyczaj jak jestem chora, nie jestem głodna, teraz jestem chora i jestem głodna. Nie mam zielonego pojęcia. Także ostatni raz z tego pięknego domu i potem widzę się z Wami pewnie z nadmorza. I mamy nasz ostatni spacer. Kochani, jesteśmy na stop, na service station. Andrzej poszedł się, kuje do następna. Jest tutaj niesamowicie dużo psów, dlatego właśnie bierzemy turns, bo zazwyczaj szybko jedziemy razem w siku i Buster ładnie grzeczy, czeka w aucie, ale po prostu jest tak dużo psów szczeka, że jest to bardzo stresujące dla niego, dlatego ja z nim wyszłam tutaj. Fajnie jest, bo bardzo dużo zielonego jest, Buster się już wysikał i faktycznie można z tym pieskiem wyjść. Ja, słuchajcie, czuję się tak źle, nie sądziłam, że jazda chorej osobie może iść tak ciężko, bo ja się czuję tak, jakbym miała kaca po piciu całonocnym, a ja wypiłam kieliszek wina wczoraj, ale po prostu no ciężko. Przespałam się też pół godzinki i zobaczymy, jak będzie dalej. Wjadąc, o Jezu, muszę, poczekajcie, muszę zebrać. Przepraszam, przerwało nam, ponieważ musiałam zebrać tego pana na kupę po prostu. Byłam w szoku, bo na plaży byliśmy, zrobił. Zobaczcie, jak on leży, zawsze tak. I słuchajcie, poszłam się załatwić i weszłam sobie do W.A.H. Smith, bo potrzebowałam takie cukierki, bo po prostu tak mnie zjedzą. Cześć, everybody! Cześć, daddy, I'm driving. Przepraszam, I can't talk too long, because I'm driving. Don't worry. I weszłam... I'm just going to talk over mama. Mama's recording me, because I'm driving, see? I am too cute, see? Driving, like... But we're on the motorway, so I have to be careful. Tak, especially it's traffic. It's traffic, but we're moving slow, so it's okay. Okay, can I speak now? You're always talking. No, let me finish and then you can say I'm talking to and you're talking over me. Więc what's wrong with you? Why are you always talking over me? Nie biorę kawy, słuchajcie, dlatego że rano jak miałam kawę, to po tej kawie się bardzo źle poczułam i nie mam w ogóle ochoty na kawę. Może w głowie mam ochotę, ale nie mam ochoty, nie wiem jak to wyjaśnić. A nie mam ochoty się znowu tak tragicznie czuć, także nie biorę kawy. Ale jak właśnie weszłam do W.H. Smith, to zobaczcie, co było. Kość z napisem Buster. Jeszcze nigdy nie znalazłam nic, że było z imieniem młodego. Ona w środku ma piszczałkę i one były tylko 4,99. Także Buster ma jedną i był też Ted, a Ted to jest piesek Marcio. Także wzięłam mu od cioci. Tak, i wyślę mu pocztą po prostu do Manchesteru. Do you wanna say something now or not? Nie, bye bye. Dobrze. Jak wyruszaliśmy, mieliśmy na czasie 7 godzin 20. W tym momencie mamy 4 godzinki do domu, także jest dobrze. Korek się już, widzę, przyrzedza, także jedziemy dalej.
Kochani, witam się z Wami z podróży. Została nam niby blisko, niby daleko, godzina 15. Niestety coś się dzieje z samochodem. Najpierw wyskoczyła nam jedna kontrolka, która sygnalizuje, że coś jest nie tak i nie możemy w ogóle przyspieszyć. Więc jechaliśmy bardzo wolno. Zatrzymaliśmy się na jednym serwisie. Udało nam się jakby tą kontrolkę tymczasowo oczywiście wykasować, bo wiadomo, że te kontrolki są po coś i coś z tym autem się dzieje, ale musimy do domu dojechać. Jednak wiecie, no mamy AA, ale z pieskiem jest troszeczkę gorzej. Jeszcze czekać gdzieś, masakra. I teraz wyskoczyła jeszcze jedna kontrolka, więc Andrzej centralnie wypakowuje całość samochodu i jest fart taki, że był hard shoulder, jak to się mówi, taki zajazd. Właśnie to jest w ogóle tak fajnie zielony, że ja mogę z młodym sobie wyjść. Wypakowuję wszystko z bagażnika, ponieważ gdzie jest opona dodatkowa, jest tam też butelka oleju, także jeszcze doleję oleju. Może to coś pomoże. Niby blisko, niby daleko, do tego ja nie czuję się za bardzo dobrze, także no nie jest to nasz za bardzo szczęśliwy powrót i my często tak mamy, że właśnie powroty nasze są z jakimiś niefajnymi przygodami niestety. Tak czy siak, oby było ok, żebyśmy dojechali, żebyśmy udali się jutro na Dog Festival. W niedzielę nie będziemy w ogóle auta ruszać. W poniedziałek pewnie pojadę taksówką do pracy, myślę. Albo Andrzej mnie zawiezie, zobaczymy, ale na pewno auto będzie musiało iść do mechanika w poniedziałek, żeby sprawdzili te wszystkie światła kontrolne, ale do poniedziałku to jeszcze jest 2 dni, obyśmy dojechali. W dodatku jestem głodna, bardzo jestem głodna i nie zatrzymywaliśmy się, żeby jeść. Na serwisie takim przed chwilą, co byliśmy, właśnie tym pierwszym, wzięłam sobie taką małą porcję frytek, bo wtedy aż nie byłam taka głodna, a teraz jednak jest godzina 6. Ja zjadłam tylko małą kanapkę o 10. No i jednak naprawdę odczuwam niesamowity głód, do tego jestem, źle się czuję, także czekam do domku. Mam moje kimchi, ono jest taka mocna zupka, trochę smakuje jak rosół ostry i nie mogę się tego doczekać, żeby to po prostu zjeść. Dobra, idę sprawdzać, co tam Andrzej robi. Kochani, dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, godzina 21:30. My przyjechaliśmy około 15 minut temu, ale wiecie co, pierwsze co to zrobiliśmy, to centralnie wypakowaliśmy Bastera miski, daliśmy mu konserwy. On był biedny, tak głodny, słuchajcie. No nie spodziewaliśmy się, że będziemy w podróży na prawie 12 godzin, jak nie więcej. Ciągły stop, start i jak się jedna ikonka się przestała palić, to druga się zaświecała. W końcu mieliśmy całą tablicę, prawie się paliła. Nawet nie chcę mi się o tym już gadać, bo jestem po prostu tak panięta. Robię sobie teraz sama zupkę chińską po prostu. Jestem tak głodna od tego rana, bo no nie mogę. No. Zrobię sobie herbatę, przebieram się, szybki prysznic. Kodrę znoszę z góry tutaj i po prostu leżę i nadrabiam polską telewizję. Zaczynam od Kuby Wojewódzkiego, bo Fornal tam był. No i co, no jutro nie pojedziemy na Dog Festival, bo auto jest, no niebezpiecznie mi jechać, więc prawdopodobnie poprosimy mamę Andrę, czy by mogła mnie i Andrę zabrać. Buster po prostu zostanie w domu, bo nie ma miejsca w jej samochodzie na psa. On i tak się dużo wybawił ze wszystkimi psami przez ten tydzień, także myślę, że jak wyskoczymy na chwilkę, to się nic nie stanie, a bardzo mi zależy, żeby pojechać, no bo po pierwsze wydałam pieniądze na bilety, po drugie jest to raz w roku i jak wiecie, w tamtym roku przez niesamowicie ciepłą pogodę odwołali. Bardzo nam zależy na szelkach, więc po prostu wezmę szelki, te, które ma teraz i kupię za to takie same, w takim samym rozmiarze. W ogóle zobaczcie, co mi tu wyszło, muszę się tym zająć zaraz. A zaraz wam powiem, od czego to jest. Tak, szelki, kupię taki sam rozmiar, no i chcę jakieś fajne przysmaki mu pokupywać, także taki jest plan, ale na dzisiaj już kończę, a to dlatego, że miałam bardzo słabą pielęgnację tam, słuchajcie, jak pamiętałam wieczorem, to pamiętałam, jak nie pamiętałam, to nie pamiętałam i od razu moja skóra zachowuje się całkiem inaczej bez pełnej pielęgnacji i to jest właśnie dowód, też jestem po okresie, też jedzenie, które jadłam całkiem inne, więc no jest po prostu przyjaciel. Wyglądam po prostu tragicznie, nadal się źle czuję, także idę spełniać swój plan. Jedzonko, kąpiel, herbata z miodem,
Irvinga, Boże, ta wiśniowa, Boże, przepyszna jeszcze od Mikołaja, co mam z tamtego roku, i oglądam Kubę Wojewódzkiego. Z Wami widzę się jutro. Dzień dobry, witam się z Wami z maską, bo nie wyglądał za ciekawie. Muszę zadbać bardziej o moją buźkę. Słuchajcie, padłam wczoraj, zdążyłam tylko nadrobić Kubę Wojewódzkiego i Kubę Wojewódzkiego Ekstra. Zaczęłam oglądać Azję Express i tyle tego było. Dlatego właśnie dzisiaj jak wstałam chyba 7:40. To właśnie sobie oglądam, już kończę Azję Express. Założyłam sobie maseczkę i robi mi się zupka, bo jestem strasznie głodna. Czuję się nadal nie za dobrze, ale plusem jest to, że odczuwam głód, także to jest na pewno coś. I co Wam chciałam, bo jak jestem taka bardzo, bardzo chora, to nawet mi się jeść nie chce, a tak to mi się chce. Faktycznie nie mam pociągotek do Red Bulla, kawy ani słodyczy, ale normalne jedzenie, tak. A propos jedzenia, słuchajcie, doznałam ciężkiego szoku, ponieważ po tygodniu w Kornwali, w której było dużo alkoholu, dużo słodyczy, dużo podjadania, dużo słonych przekąsek, dużo wszystkiego, moja waga jest 0,7 na minusie. Nie wiem dlaczego, Andrzej wczoraj mówi, że po prostu mam dobrze wyćwiczone nogi i nie czułam tego, jak w sumie dużo chodziliśmy i po jakich różnych górkach, pagórkach i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy faktycznie narzekali. No nie wiem, ja nie odczuwałam, ale może faktycznie coś tam się spalało, nie wiem, albo może po prostu jak się je nad morzem, to wtedy te kalorie się nie liczą, nie wiem, ale nie będę w to wnikać, jestem zadowolona z wyniku bardzo, bardzo, bo wiecie, ja sobie chciałam, żeby nie było więcej niż 2 kilo na plusie, a mam 0,7 na minusie, także no nie mogę tutaj narzekać. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, wiadomo, jak wiecie, moje treningi, moje tygodnie treningowe zaczynają się od środy do niedzieli, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek jest wolny 100%, a we wtorek zazwyczaj jest duży walk, wiecie, dużo chodzę. Ale w tym tygodniu, jako że już mam tak jakby ten tydzień przerwany i jako że czuję się ma naprawdę nie za dobrze, nie będę się zmuszać do treningu, zacznę normalnie wszystko od początku, od środy. W środę normalny trening, już powinnam się dobrze czuć i jest ok. A weekend za to poświęcę sobie na sprzątanie, ponieważ, no powiem Wam, tu jest faktycznie ok, chociaż wczoraj nawaliliśmy tutaj wszystkiego, żeby tylko po prostu auto wypakować i nic nie zostawiać w samochodzie, bo jednak wróciliśmy w takie rejony, w jakie wróciliśmy i zostawiając coś w aucie ryzykujemy to, że po prostu rano będą szyby wybite. Więc muszę to ogarnąć, a najgorsze jest to, że Andrzej się czuje bardzo źle teraz. Już chyba mu coś sprzedałam. Więc mam taki tydzień bardziej, taki weekend będzie bardziej, że faktycznie jedziemy na ten festiwal, ale naprawdę na krótko, tylko kupić rzeczy i wracamy. I sprzątam, po prostu ogarniam. Włączę sobie, jak będę ogarniać tutaj na dole, to włączę sobie jakieś coś do nadrabiania, a u góry włączę sobie audiobooka, bo muszę nową książkę zacząć, nie muszę, chcę. Także no jakoś to myślę pójdzie, to takie ogarnianie. Myślę właśnie, żeby już letnie ciuchy po prostu już schować, no bo już, nie oszukujmy się, w październiku nie będzie aż tak ciepło, żeby sukienek sobie ubrać. Także chyba się tym zajmę. Taki mam plan. Na razie nie ma overtime'ów w pracy, także jestem ciekawa, jak będzie w przyszłym tygodniu, ale może jak nie będzie overów, to właśnie tak porządnie zajmę się szafami, ale to jest wszystko na razie, wiecie, plany, 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 a wiecie, jak to jest z planami. My też planowaliśmy dzisiaj sami jechać na Dog Festival, a jak wiecie, samochód nie działa, także planować to sobie można. Buster nadal śpi, ja nie wiem, czy go widać. O, widać go tutaj. Tylko nie tego na poduszce, tylko tego, o, prawdziwego. No, także ja kończę oglądać Azję Express, a z Wami pewnie się zobaczę już po festiwalu, żeby dać Wam znać, co zakupiliśmy. Zaraz Wam się pokażę z drugiej strony, ale na szybko Wam pokażę, co kupiłam na Dog Festival. Jest to ucho jakiegoś zwierzęcia, już nie pamiętam, z włosami. Tu ma takie trzy małe, już nie pamiętam, co to jest za przysmak. Tutaj jest, przepraszam, że tu są rzeczy, ale to jeszcze jest, wiecie, nierozpakowane. I jest to, słuchajcie, ostrich. Tutaj ma... Okej, bully muscle, tutaj ma lamp horn marrow, tutaj ma znowu wszystko z tego ptaka, tutaj ma takie coś,
Tutaj ma takie coś. A kto to powiedział, że to jest dla ciebie? Kto to powiedział, że to jest dla ciebie? A ja dla innego pieska kupiłam. Pasta. Okej, take one i idź. Obraził się. Tu ma takie coś. Które chcesz? Weź sobie to. Chcesz to? To? To idź. No, the ear I took it back. A to dostał od mamy Andrę. I kupiłam dwa harness. Ten, który najbardziej chciałam, czerwony, to jest ten. I on był ten z tych droższych. I taki zwykły jeden, tani też wzięłam, czarny. A zaraz wam się pokażę z drugiej strony i pogadam co nieco. No, więc jestem z tej strony. Słuchajcie, byłyśmy z mamą Andrę na tym Dog Festival. W końcu pojechałyśmy same. Nakupiłam to, co nakupiłam. Było troszeczkę inaczej niż w tamtym roku. Nie było basenu dla psów. Nie było basenu z kulkami. Było bardzo ciepło w porównaniu z tym, jak miało być. Wydaje mi się, że było mniej stanowisk z treatami, tak mi się wydaje. Było sporo z takimi treatami, które miały wysoką cenę, a były dokładnie takie same jak w każdym innym sklepie, dlatego ja się sfokusowałam na tych właśnie dwóch dużych kościach i na tych innych przysmakach. Wzięłam sobie też ulotki. Tak, proszę. Wzięłam sobie też ulotki ze sklepów, z których kupiliśmy. Zobaczymy, jak młodemu będą smakować te rzeczy i wtedy możemy zawsze zamówić. Andrzej się też teraz zaczął źle czuć, także po prostu rodzinka w komplecie jest chora. Później już jest, bo jest chyba prawie 19. Także powiem wam, że nie będę dzisiaj nic sprzątać. Piję jedną herbatkę, zaraz sobie zrobię drugą. Włączyłam teraz Top Model, bo w końcu skończyłam na Kubie Wojewódzkim, na Azji Express, teraz Top Model. Później chyba sobie zrobię przeciłki, chyba powinny być dwa odcinki. Nie mam, po prostu powiem wam, siły na rozpakowywanie tych rzeczy i robienia dołu, ale wiem, że mnie to nie ominie, ale stwierdziłam, że zrobię to jutro z dwóch prostych powodów, ponieważ tak jak wam mówiłam, i tak nie będę ćwiczyć, a jutro też nie wychodzę w ogóle z domu, bo nie mam jak po prostu wyjść z tego domu, bo nie mamy samochodu. Bez samochodu u nas to jak bez ręki. Coś tam znajdzie się w zamrażalce, żeby zjeść. Tak mi się wydaje, jak nie, no to nie, trudno się mówi. W każdym razie jutro właśnie, jak rano wstanę, to zacznę od tego, że książkę sobie puszczę i zacznę tutaj rozpakowywać się, że tak powiem, przemieszczać, bo nie chcę mi się, wiecie, dzisiaj tak zaczynać, później kończyć, a mam nadzieję, że jak się dzisiaj drugi dzień tak wyleżę porządnie, to że jutro faktycznie już wstanę czując się dużo, dużo, dużo lepiej i myślę, że wtedy będzie mi najwygodniej po prostu wszystko tutaj naraz ogarnąć i posprzątać. No, także z tego miejsca będę się z wami żegnać. Nie nagrałam wam nic na Dog Festival, bo tak jak mówię, no nie byłam z Basterkiem. W dodatku było tak dużo psów, tego wszystkiego, że no nie było tam za bardzo co kręcić. Ale byłam. Zakupy chociaż zrobiłam, także bilety nie przepadły, to chociaż tyle. I co? I będziemy się żegnać. Widzę się z wami w kolejnym vlogu, pewnie za 2 dni albo 3. W sumie nie wiem. Nie wiem, czy będę coś nagrywać, także zobaczymy. Buziaczki i do zobaczenia. Pa, pa.